Sierpniowa sesja Rady Miasta była 21. obecnej kadencji. Radni podziękowali na niej za wieloletnią współpracę odchodzącym na emeryturę prezesom miejskich spółek i dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych. Radni miejscy wrócili do pracy po wakacyjnej przerwie. Zanim rozpoczęła się sesja, odbyła się krótka uroczystość. Przewodniczący Rady Mirosław Augustyn w imieniu samorządu symbolicznie podziękował za wiele lat współpracy odchodzącym na emeryturę zarządcom miejskich jednostek. Prezes Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kazimierz Homa, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Marian Cegielski i dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Marian Kamiński otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Radni osobiście podchodzili, by dziękować całej trójce. W pierwszej części sesji sprawozdanie za okres minionych 2 miesięcy przekazał wiceprezydent Adam Burczyk. Mówił o zarządzeniach prezydenta, złożył raport z przeprowadzanych inwestycji, mówił także o spotkaniach, w jakich uczestniczył prezydent bądź jego zastępcy. Odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje przedstawił Radzie wiceprzewodniczący Rajmund Dominikowski. Radny Zbigniew Urban zgłosił zastrzeżenia co do odpowiedzi na jego interpelację. Rada głosowała nad kilkoma uchwałami. Wszystkie przyjęto. Jedna z nich dotyczyła ustanowienia taryf za opłaty targowe. Samorząd nie podjął jednoznacznego stanowiska w sprawie usunięcia symbolu Związku Radzieckiego Czerwonej Gwiazdy, znajdującej się przy masowym grobie żołnierzy sowieckich. W uchwale Rada uzasadniła, że do podjęcia decyzji potrzebne jest stanowisko wojewody pomorskiego, na które samorząd czeka. Wielu radnych przygotowało wnioski i interpelacje, które przedstawili w ostatniej części sesji. Zbigniew Urban m.in. prosił o wyjaśnienie przyczyn smrodu, jaki dochodzi do niektórych tczewskich osiedli. Poza tym wnioski i interpelacje składali Bartosz Paprot, Józef Cichon, Bożena Chylicka, Danuta Żywicka, Czesław Roczyński, Jarosław Bartoszewski i Tomasz Klimczak.